Pierwszy film SPC za 0 zł versus 100 zł versus 1000 zł versus 1 000 zł. Detektyw na czas 20. No kurde, ej, mogę kliknąć F5? Kurna, no jest 2136 wyświetleń. Chciałem, żeby było 2137, byłoby 2137. Pozdrowienia dla RG Playa, który to montuje. Lecimy. Lecimy. SPC za 0 zł. Wierzę w ciebie na czas. Wierzę w ciebie. Siema, z tej strony Detektyw na czas. Cześć. Dzisiaj sobie właśnie będziemy... To jest psychoanaliza tego człowieka. Człowieka, który zniszczył G-Playa psychicznie. Kolejny zwiedzać pletu. No, więc tak, więc... Wy już wiecie, co tutaj jest, to już nie będę tak... A ja nie wiem, znaczy to jest spawn na SCP-MC, to wiem. Pokażę wam tajny, bardzo tajny pokój. Puberta Moszki, to musisz sobie wziąć tego, cross promo z takim gościem, się nazywa Myryfan.pl, to jest generalnie legenda w moim serduszku, musisz zrobić z nim cross promo. Ponieważ on robił kiedyś takie teorie na temat tajnego pokoju Huberta Moszki i mam nadzieję, że pokażesz mi ten pokój, bo już jestem zahajpowany, a jak mi tego nie odhajpujesz, to będę zły na ciebie. Ale można powiedzieć, że to jest taki trochę poradnik, bo no najpierw trzeba iść prosto, po czarnym. po asfalcie, tak? Dobra, trochę wam podgłośniłem. Tak? Po afroamerykańskiej drodze idziemy. Dobra, super. Nie wiem, jaka to jest droga, wiem, że prowadzi pewnie do Rzymu. Tylko później skręcamy. Dobrze. I tutaj drzewo. Są drzwi i... No, można powiedzieć, że te drzwi to jest kluczowy w ogóle element. No, kluczowy, bo wiesz, drzwi... I jak masz drzwi, to też masz... Poczekajcie, żeby pasował sketch. Bo jak masz drzwi, to też masz klucz. Więc jak masz klucz, to masz drzwi. Więc można powiedzieć o drzwiach, że są kluczowym elementem. Jeśli by nie przez te drzwi, trzeba tak naokoło biegać, jak jakiś kubek. No właśnie. Ale my jesteśmy inteligentni, jak wiadomo. Tu jest tabliczka. Sklep wielobranżowy. Na przykład wiecie, sklep aż wielobranżowy. To pięknie przeczytał. Biedronka, no bo macie. Ale tam... Biedronka jest wielobranżowa? Ja tam nie wiem, ja się nie znam. Cicho jest, jeszcze bardziej głośno. Dobra, 20 decybeli, here. Wiele branż normalnie. Chyba już za głośno, chyba to było na przesterze właśnie. Cześć. Właśnie. Kim ty jesteś? Witaj, przybyszu. Ja chciałbym kupić coś. Może kwiaty? A co tu się stało? Podłogę wam ujebało. Co się stało? To jest głupie. No nie, nie, nie. Ja bym bardziej chciał jakieś SPC-ki. SPC-ki? No to słuchaj, żeby kupić SPC-ki, musisz wejść na stronę. Już ci mówię jaką, na stronę SPC Gear i tam masz bardzo fajne SPC-ki do kupienia. Masz na przykład SPC Leaks, SPC 450, SPC 104. Bardzo fajne SPC-ki, więc polecam gorąco. SPC-ki, a może ten? Co to za SPC? W sumie to nie wiem. O cholera, rozebrałem go. To nałóż mu ciuchy, jest git. Dobrze, już obiecuję, że nie będę rozbierał SPC-ków. Bo to się zaraz jakiś chory ship zrobi. Kurwa, z jakimiś mrugaczami. Tu nic nie ma. Słuchajcie. Tam nic nie ma. Czaty, słuchajcie. Naprawdę. Tam nic nie ma. Naprawdę, ja wierzę, tam nic nie ma, moi kochani. Macie tam nie patrzeć, bo tam nic nie ma. Pamiętajcie. Nie rób tak. Tam nic nie ma. Tam nic nie ma! Oj, zjebałem sobie green screen. Dotkniesz klapę? No co jest? Przecież on tam miał nie wchodzić. Czemu? Hej, cześć, witajcie, ja jestem G-Play, a to G-Play! Jest... G-Play! Boże, G-Play, proszę, daj mi autograf, proszę, podpisz mi się, proszę, G-Play, to jest prawdziwy G-Play. Poczekajcie, zrobię autograf za niego, poczekajcie sekundę. Dobra, kto chce kupić G-Playa autograf, mam do sprzedania. Kontakt PW. Tfallstream.com/wpłata/gabor. Przez fundację
był do zarabiania na niewinnych dzieciach. No to tak teraz jak ja, to tak jak ja. Jego... A, i czyli tutaj masz jeszcze, pod sklepem masz tajny sklep. Czemu zero złotych? Tak, jak macie OLX, to później macie Allegro, tajny sklep. Zakaz wstępu. No dobrze. Zbrojony zakaz wstępu. Po prostu na własne ryzyko. Dobrze. Ja się zgłaszam, ja chcę. Czemu mieć zero złotych? O, będzie wytłumaczone. To jest tak bezużyteczny, że tak właściwie to musimy płacić pieniądze, żeby komuś go sprzedać. Aha, no to super. No, a macie więcej? Bo ja bym chciał obejrzeć więcej. Jest. No teraz jest jakiś inny za 100 zł. A to ja, 9,39. Czemu 9,39? 9,99, halo! To jest glutek. O, cześć. Ręka cię wystaje. 9,39. Weksikutas, czemu tam jest napisane Weksikutas? A, co robisz? Siedzę w klatce, chyba widać. Ja, podoba mi się ten voice acting, jest o wiele lepszy od tego, G-playowego. Głupie pytanie. Możesz zadać inne? Ile kosztujesz? On kosztuje 100 zł. Jakie to jest drętwe. Ta drętwo to jest zajebista. Kontynuując. Czego mówisz? Tak. Tu jest SPC. Za ile? 049J. I kosztuje 1000 zł, to jest diaksowy blok. Witaj pacjencie! Masz... ja czekam na to. Mnie, twój rodziciel płci męskiej, tak zwany tata, jest w stanie upojenia alkoholowego. Haha, bo wiecie, twój stary pijany. Ha, w kaciu, haha! Mówiąc potocznie, twój stary pijany. Ojeju, a co ja mam z tym zrobić? Powiedz mi. według mnie powinieneś zająć się tym, dać mu klapkę po mordzie. Ojej. Tak swoją drogą, nie noszę klapków, ani nie noszę kapci. Ja jestem gołostopny, znaczy skarpetki noszę. To nie, ja tego SPC-ka nie chcę, on śmierdzi. Brzydko mówi. Wracaj tu! Jestem sobie w jego plagi! Wracaj tu! Jak ktoś go zmutował! Tak się nagle wyobrażać sobie, że ktoś mówi i go tak przerywa. Jego no dotknąć albo uderzyć, bo brzydko mówi. Nie tykaj lekarza. Nie tykaj lekarza, bo cię kurwa zbicie z planszy. SPC 0. W sumie nie 0. 966. 966? Czy to jest niewidzialne? Jaki to SPC? I czemu jest otwarta klatka? On jest niewidzialny. Dziękuję za słupkę. Stoi tam w tej klatce. O. Nieprawda, on tam nie stoi. A tu nic nie ma. To, co to? Nie wolno tu wchodzić. Chodź. Ale właśnie tu wszedł. Zobacz, jest tam SPC. Gdzie? Ja go nie widzę, ale no okej. Okay. Tu. Haha! Zostałeś zamknięty, został ci. Tam był G-Play! Tam był G-Play! Tu jest G-Play, kurna, co on tu robi? Tu. Halo, G-Play to wszystko ukantował. Zamieniacz IQ 3000. O nie, to jest... G-Play zamieni się znaczącym na mózgi. Nic się nie zmienia. 5, 8, jak do nowego roku. 8. 8, co było 8? Uwaga, zauważono dziwną anomalię. Ale lepsze od G-Playowego. SCP G-Play wrzucił inteligentny odcinek. Ej, co to są za jakieś... I sense of Kalukus, wektory... Co to jest? Ale to nie jest prawdziwy content. Wszystko. Czyli podsumujmy, czyli G-Play zamienił się z mózgami, czego wynikiem było, że G-Play zmienił kanał na tematykę popularno-naukową. I zaczął projektować jakieś totalne kozackie rzeczy, typu wektory, Essence of Kallakus, czymkolwiek to jest. Jakieś matematyczne, popieprzone rzeczy. Zatrzymano dziwną anomalię, G-Play wrzucił inteligentny odcinek. Nawet nie jeden! Pierwszy film oceniam na 4 na 10. Zakochałem się bez... O nie! Kichnę! O nie, będzie kichane! Prawdopodobnie uciekł 049. To jest śmieszne. Idą na... Ten, idą na kurde tego, jak to się nazywa? Na
pomóc wyłomowi, że wiecie, o nie, problem, wyłom, SCP-ki się wydostały, a oni nawet nie wiedzą, bo powiedział, że się prawdopodobnie wydostały. Nawet nie mają pewności, że się wydostały. Ale może... Wchodzi... Kliknij przycisk. Dobrze, włazimy, szybko wchodzimy. O nie, daje się, to jakbyśmy to już robili kolejny raz. Dobra, nie musisz puszczać do mikrofonu. Jeden z was nie pójdzie tutaj. Jeden z was albo jedna z was, nie wiem. Nawet płci nie zna. Sierżant Debil, dobrze, chodź ze mną się. Podoba. Sierżant Debil, mamy idealnie zarysowanych bohaterów. Mamy Nachosa, mamy sierżanta Debila i sierżanta Lobstera, podoba mi się to. To jest przechowywania najniebezpieczniejszego SPC na Dzikim Zachodzie. Czyli placówka jest na Dzikim Zachodzie, podoba mi się to. Wy już wiecie, jaki to jest. O nie. O nie, on tam jest! Stój, nie ruszaj się! Kim jesteś? Jak Gplay. Nie, nie jestem SCP-kiem, nie jestem SCP-kiem, nie strzelaj do mnie, nie jestem. Biega taki nieśmiałki, mówi. Jesteś najniebezpieczniejszym SPC na Dzikim Zachodzie. No tak jak starszy kolega powiedział. Ja siedzę, niech to leci. Nie, ja... O, dziękuję za 5 zł. Ubaw PO paszki. No właśnie nie po paszki, kurna, spodziewałem się o wiele lepszej jakości o produkcji. Nie wiem, może ta będzie lepsza. Polowanie na groźnego SCP-035. I łowimy rybę. O. No i od razu, łowienie ryb. Ten co kurwa tu robi? O, kim pan jest? O, proszę poczekać, ryba mam? O! Nie, kurczę, uciekła z wędki. Też będę podchodził do losowo przebranych ludzi. Mniej więcej będę przebrany w ten sposób. Będę przechodzić do randomowych wędkarzy i tak straszyć. Ucieka z takiej placówki i teraz chodzą za mną tacy niebiescy ludzie. Smurfy! Żeby się przejmował takimi rzeczami, dobra. O! O, wie, co się dzieje? Czy znowu będą za ciche te... naszego narodu jest w twoich rękach. Tylko ty możesz... Ej, to mi przypomina takie totalne Minecraft przygoda. Rok 2011. Minecraft przygoda. Młody władca ciemności próbuje zawładnąć województwem dolnośląskim. Ty i świetlisty rycerz 24 musicie go powstrzymać. Widział go może gdzieś pan? No i to spoko akurat. Czemu pomagasz? Czemu mam telefon? O, no dobrze, wracaj kursorem. No. Skoro naród... No nie, no. SPC-kom się pomaga, kurde. To jestem. Tak, widziałem go. Ale konfitura! Twój mundur. Czemu oni go rekrutują do MTF-ów? Halo! Chodźcie, jesteście wszyscy gotowi? Brakuje jednej osoby. Jesteś... Chodź tu! Towarzyszu, ile może... To jest kurwa głupie. Zaczekaj na ciebie! Szybciej! Towarzyszu Piotrow, proszę tu. Piotrow. Gotowi? To nie jest Trzy, Piotrow. Cztery. Wchodzimy! A! A! Zabić go! Szybko! To niebezpieczne SPC! Super! Bijcie się jeszcze nawzajem. Udało nam się. Ja gratuluję, towarzysze. W służbie narodu nigdy nie jest za gorąco. Ja powiem tak. Pierwszy film Nachosa mnie totalnie rozwalił. Każdy kolejny był gorszy, przynajmniej te co ja obejrzałem. Możesz napisać swoje opinie w komentarzu. Ja wam gorąco dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mimo niskiej dosyć jakości filmów. I co? Zapraszam do, oczywiście do RG'ego, macie jego kanał w opisie, mojego montażysty kochanego. I ponadto macie same filmy w opisie. Dziękuję wam gorąco za oglądanie. Do następnego, czaciki. Cześć.